Fakty i mity na temat kosmetyków z kwasami złuszczającymi. Porozmawiam o tym z chemikiem i technologiem kosmetycznym Magdą Kaczanowicz, znaną na Instagramie jako Racja Pielęgnacja. Cześć Magda. Cześć Natalia. Chciałam Was zaprosić na ten odcinek. Mam nadzieję, że rozwijemy bardzo dużo wątpliwości. A jeśli coś nam się nie udało rozwiać w Waszych głowach, zostawcie komentarz pod e, filmem. Kosmetyki z kwasami złuszczającymi. Super ciekawy i taki popularny temat na jesień. Mhm. I o kosmetykach z kwasami rozmawiałyśmy już nie raz. na wcześniejszych naszych wideokastach, ale też na różnych live'ach. Tym razem przygotowałam sobie całą listę różnych zdań, tak żeś mogła mi odpowiadać, czy to jest fakt, czy mit. Mhm. No i mamy też kilka kosmetyków przygotowanych na dzisiaj, więc śmiało Magda, w trakcie nawiązuj, podawaj przykłady. I zaczniemy może od tego. Wszystkie kwasy złuszczają skórę. To, to jest zdecydowanie mit. Mit, mit, mit. E, jesienią jednak te kwasy bardzo wracają do łaski, aczkolwiek mm -hmm. my kwasy możemy stosować cały rok, więc mm -hmm. o tym też nie zapominajmy. Nie wszystkie kwasy złuszczają, nie wszystko, co ma w nazwie kwas, mm -hmm. będzie powodować łuszczenie skóry, bo to wszystko zależy od tego, jakie są, jaką um, dany kwas ma budowę i jaką wielkość cząsteczki itd. itd. Popularny kwas hialuronowy nie złuszcza, kwas hialuronowy nawilża. Okay. E, też jako witamina C, kwas askorbinowy też nie złuszcza w rozumieniu takiego kwasu, mhm. tylko kwas askorbinowy najczęściej on też występuje w różnych formach, bo sam kwas askorbinowy jest trudny w ogóle do ustabilizowania w recepturach. Mhm. E, musi mieć wysokie stężenia, żeby naprawdę mocno zadziałać i często w kosmetykach e, stosuje się już e, pochodne kwasu, chociaż mhm. się mówi, na przykład jest serum z witaminą C. Okay. To najczęściej to jest po prostu jakaś forma e, witaminy C, bo witamina C w rozumieniu chemicznym to jest kwas askorbinowy. Uh -huh. Natomiast wszystko inne to są pochodne witaminy C, czyli pochodne kwasu askorbinowego. No i ten kwas askorbinowy nie złuszcza, e, bardzo ładnie rozświetla, wspomaga produkcję kolagenu i elastyny. E, natomiast już częściej w kosmetykach w bardzo wysokich stężeniach są stosowane inne formy, jak tutaj m.in. ta nowość. Paula Choice, gdzie mamy 25% witaminy C i tu jest mieszanka różnych form witaminy C. Tam też jest kwas skorbinowy, no ale to nie jest serum złuszczające, to jest serum bardziej takie właśnie rozświetlające, rozświetlające. bardzo mocno uniędrniające. E, przy takim stężeniu świetnie będzie działać na przebarwienia, bo tutaj jest głównie forma rozpuszczalna w tłuszczach, no, ale to zapraszamy do o, odcinka o witaminie C. Tam mówimy o Dokładnie. tym zdecydowanie. Więc. Dokładnie tak. No i pozostając troszeczkę też przy witaminie C, kosmetyki z kwasami złuszczającymi można stosować z retinoidami lub witaminą C. Jak to jest? Fakt. Oczywiście, okay. że tak. Ym, ja najczęściej dzielę ym, użytkowników kosmetyków na podstawowych i zaawansowanych. Wszyscy mm -hmm. podstawowi, którzy wprowadzają retinol, to niech traktują retinol czy retinoidy jako ten główny składnik aktywny. A potem już, kiedy ta skóra się przyzwyczai do retinoidów, w sensie przyzwyczai, bardziej będzie miała zbudowaną tolerancję, bo mhm. skóra się nie przyzwyczaja do składników. Jeśli będzie zbudowana ta tolerancja, to potem zaczę, możemy zacząć szaleć z różnymi składnikami. Tu między innymi proponuję kwasy, ponieważ kwasy, w zależności od tego, jakie połączymy, będą działać w różny sposób na naszą skórę. Niektóre kwasy będą działać bardziej nawilżająco, mhm. jak na przykład kwasy o dużych cząsteczkach, między innymi laktobionowy czy glutation. A niektóre kwasy będą wspomagać takie złuszczanie skóry, dzięki czemu te komórki, które powstają przy retinolu, bo retinol i retinoidy powodują taką, taką szybszą, mhm. szybsze powstawanie nowych komórek, przyspieszają tak zwaną odnowę komórkową, no to w tym momencie kwasy zadziałają, odsłaniając mhm. ten, usuwając ten stary na naskórek, odsłaniają te nowe. Więc tak naprawdę współgranie retinoidów z kwasami jest jak najbardziej pożądane. Okej. Okay. Kosmetyków z kwasami nie można stosować mając trądzik różowaty. O, mit! Zdecydowanie mit. Tak naprawdę trądzik różowaty bardzo lubi kwasy, tylko też oczywiście wszystko musi być odpowiednio dobrane. Każda tak naprawdę dermatoza będzie miała swój ulubiony kwas. W przypadku trądziku różowatego bardzo, ale to bardzo dobrym produktem, w sensie kwasem, są produkty z kwasem azelainowym, bądź też jego taką lżejszą pochodną azeloglicyną. Ja bardzo często polecam, między innymi tutaj mamy taki piękny, zielony zestaw Dermomediki. To jest ich seria właśnie azalainowa, którą ja polecam właśnie między innymi do, dla osób z trądzikiem różowatym. Możemy zacząć na przykład chcąc połączyć retinoidy, też mm -hmm. przy okazji możemy zacząć od produktów myjących z kwasami. Mm -hmm. To jest taka najdelikatniejsza forma, i tutaj, w przypadku trądziku różowatego, możemy zastosować najpierw ten produkt myjący, możemy uzupełnić pielęgnację kwasem kremem z kwasem, tak. natomiast już takim hardkorem troszeczkę dla bardziej zaawansowanych osób są te płatki, ponieważ płatki mm -hmm. zawierają bardzo wysokie stężenie kwasu azelainowego, jak na produkty takie do domu i one naprawdę mocno działają. To jest bardzo dobry na przykład taki, w przypadku trądziku różowatego, one mogą być dobrym takim produktem punktowym, mhm. nawet nie punktowym, a obszarowym. Tam, gdzie jest po prostu ten trądzik różowaty, ale też możemy wprowadzać między innymi kwas glikolowy w niskich stężeniach, czyli na przykład produkt Gianmarini myjący, tu naprawdę możemy bardzo dobrze podziałać. Czy chociażby te lotiony złuszczające, Biologika. Mhm. Jest, jest taki specjalny lotion, którego ja kocham i używam. On jest do cery właśnie wrażliwej. Tak. I jak najbardziej tutaj sprawdzi się w przypadku trądziku różowatego. Także trądziku, osoby z trądzikiem różowatym, cery z trądzikiem mhm. różowatym, nie bójcie się. Bardzo się cieszę, że rozwiałyśmy ten mit. Idąc dalej, skupiamy się na kwasach złuszczających. I jak to jest? Kosmetyków z kwasami nie powinno się stosować na mokrą skórę. Zależy, co rozumiemy pod, pod pojęciem mokra skóra. To mhm. zależy. To jest moja ulubiona odpowiedź. Okej, okay, no to teraz od <noise> tak. czego to zależy i jak to dzielimy? Ej, mokra skóra to tak naprawdę bardzo często jest rozumiana jako mokra, mokra skóra, taka wręcz e, nasycona tonikiem, mgiełką. To mhm. jest dla mnie w rozumieniu takim kosmetologicznym mokra skóra. Mhm. Natomiast kwasy stosujemy najczęściej na taką osuszoną skórę. Mhm. Wiadomo, że mokra skóra e, troszeczkę mocniej przyjmuje składniki aktywne. Mhm ale też to nie jest też jakąś nie wiadomo jaką regułą. Więc okay. to naprawdę wszystko zależy od tego, jaką mamy tolerancję skórną, ale zasada jest najczęściej taka, że po umyciu twarzy osuszamy ją oczywiście ręcznikiem, czy tam ręcznikiem bawełnianym, czy papierowym mm -hmm. i to taka osuszona skóra jak najbardziej może chociażby przyjąć już produkt kwasowy w postaci lotionu, w postaci toniku, czy w postaci na przykład właśnie takich płatków nasączonych, mm -hmm. nasączonych płynem złuszczającym jak najbardziej, tak, czy serum, już też może, jeśli omijamy etap taki toniku, czy chcemy zastosować właśnie... Produkt z Clinical, czy też tutaj produkt z Gianmarini, mhm. to już naprawdę zależy. Ale mokra skóra to zawsze musi być osuszona skóra, ale osuszona skóra też jest troszeczkę wilgotna. Mhm. Natomiast to nie chodzi o to, żeby czekać pół godziny, żeby mhm. to wszystko wyschło. Nie, to ma być po prostu osuszona skóra, tak. bo wiadomo, że mokra może troszeczkę zwiększać potencjał podrażnieniowy, bo kwasy najczęściej są rozpuszczane we wodzie. Mhm. I to też powoduje to, że żeby nie nakładać na mokrą skórę, bo one wtedy nie jest Jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie i Jasne. nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak nasza skóra zareaguje. Jasne. Kosmetyki z kwasami możemy stosować nie tylko na skórę twarzy. Oczywiście, tak mhm. to jest fakt. I to jest taka nawet moda, która ostatnio wchodzi, mhm. bo zawsze jakaś ta, jakoś to ciało było tak troszeczkę omijane. A teraz wchodzą produkty z retinoidami. Mhm. No skoro możemy stosować retinoidy na twarz jako ujędrnienie, anti-aging, to czemu nie na ciało? Jest bardzo dużo... Retinoidy też w ogóle mają bardzo fajne działanie na, na przykład rozstępy. Mhm. Kwasy zdecydowanie tak. Cieszę się, że to już nie jest era takich mocnych peelingów cukrowych, które wręcz... Czasami powodują haratanie skóry, tylko właśnie naszą skórę też możemy, możemy rozpieszczać skórę ciała, możemy rozpieszczać między innymi kwasami. Ja uwielbiam, jestem fanką produktu Gian Marini, który ma, który oprócz kwasów ma też takie drobinki złuszczające, ale to mm. są mikrodrobinki. Wręcz powiedziałabym, że to jest taka mikrodermabrazja dla skóry. Nie pewna, czy tam bodajże jest chyba perlit. Nie pamiętam dokładnie, jakie, te, czy nie, przepraszam, tam jest kwas, który też nie do końca złuszcza w rozumieniu złuszczania kwasowego, bo tam jest mhm. kwas polilaktonowy z tego co kojarzę. To jest w ogóle całkiem inny, inny, rodzaj kwasu, który występuje w formie stałej i w formie właśnie takich trubinek. Więc to jest jeszcze jedna taka ciekawostka mhm. I, i zdecydowanie na ciało jak najbardziej, tak. Super. Um... Zapisałam sobie, czy kosmetyki z kwasami można stosować przez cały rok, ale już odpowiedziałaś na to na samym początku, że tak, że kosmetyki z kwasami złuszczającymi stosujemy przez cały rok odpowiednio dobrane, więc przejdę dalej. Bo... Ale, ale, ale o, musimy, pamiętać, przed... tak, musimy mhm. pamiętać o fotoochronie, bo okay. trzeba pamiętać, że kwasy, one jednak mają działanie złuszczające, przez co po, bezpośrednio po nałożeniu, czy też na przykład dzień przed nałożeniem, naszym normalnym funkcjonowaniem mhm. one lekko na naskórek co oznacza okay. że nasza skóra może być troszeczkę bardziej odsłonięta i promieniowanie UV może zdecydowanie głębiej przenikać czyli powodować fotostarzenie e, dlatego krem z SPF czyli stosujmy kwasy latem e, natomiast e, dodatkowo wręcz obowiązkowo ochrona rano w, w postaci kremu SPF okej okay. a czy kosmetyki z kwasami złuszczającymi będą powodowały przebarwienia Hmm, jeśli będą źle stosowane, wszystko może sto by, by, tak, jakby nasilać przebarwienia. Okay. Na, więc mm -hmm. dlatego, na przykład, jeśli nie będziemy stosować kremu SPF, kiedy my stosujemy na przykład wysokie stężenia kwasów mm -hmm. i to złuszczenie, to rozpuszczenie tych komórek. Na skórka i połączeń też między nimi jest na bardzo wysokim poziomie. To w tym momencie rzeczywiście nasza skóra jest odsłonięta. Melanocyty mają absolutny dostęp do promieniowania UV, a wręcz promieniowaniem UV ma dostęp do melanocytów, i rzeczywiście przez pewien czas może być tak, że możemy nasilić. Powodowanie przebarwień, ale dlatego, że nieumiejętnie stosujemy je w pielęgnacji. Kiedy skonsultujemy się ze specjalistą, on dobierze na przykład takie stężenia kwasów, które będą jak najbardziej ok, czy chociażby w lotionach, w produktach do mycia, w serach. To są najczęściej takie stężenia, które są absolutnie bezpieczne. Mhm. Nie są bardzo mocno drażniące, nie są mocno takie w, wchodzące w naskórek, przenikające przez naskórek, i to jest jak najbardziej bezpieczne do stosowania, ale jednak pamiętajmy o tej ochronie ochronie przeciw, przeciwsłonecznej. Okej. Okay. Kolejne to jest na temat trądziku. Czy kosmetyki mm -hmm. z kwasami będą nasilały trądzik? Zależy, czy na przykład danym produktem naruszymy sobie barierę hydrolipidową, bo też mhm. trzeba pamiętać, że my tutaj teraz rozmawiając myślimy, że każdy umie stosować kwasy, wie jak stosować mhm. i że wszystko jest stosowane w taki sposób idealny, a niestety nie zawsze tak jest. Wiem, że bardzo dużo osób m, tak jakby m, stosuje bardzo dużo kwasów, bardzo wysokie stężenie, ja zawsze tak mówię, bardzo czerwone, krwawe stężenia mhm. tak zwane. Natomiast to wtedy nie jest ok, bo to jest najlepsza droga do naruszenia bariery hydrolpidowej, wręcz do nadwyrężenia jej, a czasami też zniszczenia. Więc jeśli my stosujemy je z głową, jak najbardziej wręcz takie kwasy będą pomocne przy trądziku, szczególnie zwróćmy uwagę między innymi na kwas azelainowy, ale dodatkowo kwas salicylowy. Mhm. Tutaj jednym z takich hitów do cery trądzikowej jest produkt Paula's Choice mhm. to jest absolutny, absolutny hit. On występuje w dwóch rodzajach, bardziej konsystencjach takich, natomiast on zawiera maksymalne stężenie kwasu salicylowego dwuprocentowe, bo to jest maksymalne stężenie, które my możemy stosować w kosmetykach do pielęgnacji domowej. I ten kwas salicylowy jest bardzo takim sprytnym kwasem, ponieważ on, jako jeden z niewielu, w sumie jedyny, który my tutaj wspominamy, rozpuszcza się w tłuszczach. Mhm. Powoduje to, że on. Lepiej będzie penetrował przez nasze naturalne takie wydzieliny skórne, czyli między innymi przez sebum, i docierał do ujścia gruczołów łojowych, bo on jedyny ma taką moc, żeby tam dotrzeć. I tam, kiedy my nie oczyszczamy dobrze tych ujść gruczołów z komórek na skórka, czyli nie złuszczamy tego dobrze, to niestety dochodzi do tak zwanego no, zanieczyszczenia, zapchania tych porów. Więc kwas salicylowy jest tutaj świetny, jeśli chodzi o wyczyszczenie tego obszaru, bo on zdecydowanie szybciej, efektywniej dojdzie do ujść gruczołów niż inne kwasy i będzie po prostu bardzo, bardzo przydatny w przypadku takiej cery do zanieczyszczania, z tendencją mm -hmm. do zanieczyszczania, do cery trądzikowej, okay. jak najbardziej tak. Więc celujmy w kwas salicylowy. Super. A czy kosmetyki z kwasami złuszczającymi mogą być stosowane na okolice oczu? Nie kojarzę takiego produktu, który miałby w sobie kwasy, takie na okolice oka, ale mhm. wiem, że jest często, są często zabiegi na okay. okolice oka, które właśnie zawierają w sobie kwasy, ale to już jest nakładane przez specjalistę. Mhm. Możemy spokojnie stosować produkty nawilżające, mhm. możemy stosować produkty z retinolem. Mhm. Bardzo często. To jest kwas hialuronowy, ale wiadomo, że on nie ma właściwości złaszczających żeby tak, żebyśmy, tak żebyśmy, żeby nikt tu nie powtarzał. <grym> mm -hmm. Ale na przykład um, czasami chyba spotkałam z różnymi ekstraktami, e, które zawierają bardzo mikro ilościach kwasy złuszczające, okay. ale to jest mikro, mikro, mikro mm -hmm. e, ilości. Natomiast nie eksperymentujmy i nie nakładajmy produktów pod oku, które są przeznaczone na twarz. Żeby na przykład nie przeciągać jednak tego kremu, lotionu czy toniku w okolice oka, bo to jednak są, kwasy są dość takimi szczypiącymi często produktami, szczególnie w okolice oka. I tu jednak skupiłabym się na tym, że produkty targetowane na okolice oka idą. Na okolice oka kwasy idą. Na twarz. Na skórę twarzy. Mm -hmm. Ok. E, kwasy w pielęgnacji powinno wprowadzać się stopniowo. Fakt czy mit? Moim zdaniem troszeczkę mit. Okay. Bo tak naprawdę my nie musimy budować na nie tolerancji. Mm -hmm. Ale też e, nie chodzi o to, żeby zastosować wysokie stężenie. Mm -hmm. Wysokie stężenie nie zawsze znaczy lepiej. Okay. Bardziej dostosujmy sobie rodzaj kwasu, bo tak naprawdę co kwas to obyczaj, mm -hmm. tak jakby. Każdy kwas ma inne właściwości, inną budowę, inną przenikalność. Bardzo dobrze e, sprawują się produkty, które mają mieszanki kwasów, czyli na przykład w e, Gianmarini mamy różne rodzaje kwasów, gdzie kwasy AHA są połączone, czyli na przykład kwas glikolowy jest połączony z BHA, czyli kwasem salicylowym, mm -hmm. e, czy też kwasem e, azelainowym. Tutaj one działają po prostu, te kwasy będą działać na różnych e, głębokościach naskórka, będą działać z różną intensywnością i też będą dawać różne efekty niż na przykład jeden produkt z 15% kwasem no, AHA, czyli kwasem e, glikolowym. Zwracajmy uwagę na rodzaj kwasu, bo w zależności od tego, jaki jest rodzaj kwasu, w tym momencie będziemy mieć taki taki efekt. Więc tu trzeba doczytać, co znajduje się w kosmetyku. Bo na przykład 15% AHA to nie znaczy 15% kwasu glikolowego o małej cząsteczce, ale często 15% AHA na przykład oznacza 15% kwasu mlekowego albo migdałowego, które mają zdecydowanie większe cząsteczki i nie będą działać tak drażniąco. Okej. Okay. Kosmetyki z kwasami można stosować tylko w pielęgnacji wieczornej. Nie, to mit. Mit. Okay. Zdecydowanie. Ja bardzo lubię stosować kwasy. Na przykład em, kwas laktopionowy, mm -hmm. bardzo lubię stosować w trakcie dnia, bo on ma świetne właściwości nawilżające i świetne właściwości właśnie leciutko złuszczające. E, I generalnie kwasy możemy stosować 24 godziny na dobę. Okej. Okay. Kosmetyki z kwasami złuszczającymi nie powinny być stosowane przez kobiety w ciąży e, i mamy karmiące piersią. Mit, mit, mit. mit. Tak. Głośno, podkreślamy głośno podkreślamy mit. mit. Okay. Jak najbardziej mogą być stosowane. Mhm. Tak naprawdę wszystkie rodzaje kwasów mogą być stosowane przez kobiety w ciąży, tylko tu trzeba pamiętać bardziej o stężeniu i o tym, że skóra kobiet w ciąży przechodzi różne zmiany hormonalne mhm. i może być nagle, stać się turbo -wrażliwa, a wcześniej była bardzo odporna. Mhm. Więc tu po prostu należy dobrać odpowiednie stężenia. Ja zawsze mówię, żeby tak mniej więcej targetować stężenia do 5%. Ale na przykład w przypadku cery trądzikowej świetnie się sprawdzi nawet produkt z 10% kwasem migdałowym, czyli tym kwasem o większej cząsteczce. Hmm. Kosmetyki z kwasami o niskim stężeniu nie działają. Nieprawda, absolutny mit. Jak najbardziej kwasy działają już w niższych stężeniach, a co jeszcze ciekawsze, to stężenie naprawdę nie musi być duże, że na, na przykład są takie sera jak Isclinical, zawiera w tym serum, które właśnie tutaj mamy, tym Active Serum, o, tam są mieszanki ekstraktów, m.in. z trzciny cukrowej, z klonu. Które naturalnie zawierają um, naturalnie występujące kwasy, mhm. właśnie AHA, w tych ekstraktach. Więc to jest produkt, który my możemy stosować codziennie. On będzie miał właściwości takie mikro, mikrozłuszczające. Możemy stosować codziennie, możemy stosować mhm. na dzień, jak najbardziej i on będzie działał. Tu oczywiście wiadomo, że bardziej liczy się regularność, ale też bardziej celowałabym w regularność niż w wyższe stężenia. Czyli częściej, a mniej niż raz, a porządnie, a na przykład wyżej. Okej. Okay. No i właśnie, częściej a mniej. To zapisałam sobie teraz takie zdanie, żeby kosmetyki z kwasami działały dobrze, trzeba je stosować codziennie. Nieprawda. Tak, to jest mit. Same mity mamy. <średziwujesz> Opalamy dzisiaj mity. Dokładnie. Nie trzeba ich stosować codziennie, mhm. trzeba je stosować wtedy, kiedy cara tego potrzebuje. Czyli na przykład skonsultować się ze specjalistą, mhm. czy na przykład dany kwas jest dla nas, czy nasza skóra nie jest nadreaktywna i na przykład nie powinna właśnie celować w kwasy o takich troszeczkę w większych cząsteczkach. To wszystko zależy indywidualnie. Niektóre kwasy, jak mikrozłuszczające produkty, można stosować codziennie. Niektóre można stosować na przykład dwa, trzy razy w tygodniu. Naprawdę wszystko zależy od y, naszej skóry, ale mhm. nie muszą być stosowane codziennie. Świetnie będą działać y, stosowane w, y, dwa, trzy razy w tygodniu. Okay. No i zwracajmy też uwagę na zalecenia producenta, Zdecydowanie. prawda? Zdecydowanie. To jest mhm. bardzo ważne, z jakim założeniem dany kosmetyk został stworzony i nie zawsze takie eksperymentowanie na własną rękę wyjdzie nam na dobre. Dokładnie tak. Ok. Kosmetyki z kwasami będą skutecznie niwelowały trądzik pospolity, zaskórniki, rozszerzone pory. Mówiłaś już o tym dzisiaj, mhm. ale na koniec Podkreślmy. E, czy niwelować to też mm -hmm. nie powiedziałabym, że niwelować. Okay. Chodzi naprawdę o całą rutynę pielęgnacyjną. Kwasy mm -hmm. mogą być świetne, świetne we wspomaganiu rutyny pielęgnacyjnej, okay. ale wiadomo, że kiedy mamy takie dermatozy, jak trądzik, trądzik różowaty, tutaj liczy się opinia dermatologa i liczą się na przykład takie leki, które my dostajemy, mm -hmm. takie leki na skórne i wiadomo, że my pięknie możemy to wspomóc i ograć pielęgnacją, ale też w przypadku takich dermatów, jak właśnie trądziki, nie powinniśmy pokładać całej nadziei tylko i wyłącznie w pielęgnacji. Rzeczywiście, pielęgnacją można dojść do bardzo dobrego stanu mm -hmm. skóry, ale też trzeba pamiętać, że to bardzo często w przypadku kosmetyków jest chwilowy stan. Musimy znaleźć przyczynę. I możemy oczywiście jak najbardziej stosować kwasy, mhm. ale też nie można powiedzieć, że one, nie wiem, jakoś wyleczą. W ogóle mhm. kosmetyki nie leczą, kosmetyki pielęgnują. Więc nie pokładajmy nie wiadomo też, jakiej nadziei w kosmetykach. One będą świetne do pielęgnacji. Czasami te leki, nawet trądzikowe, są bardzo drastyczne i bardzo mhm. mocne. Tak. Więc kosmetyki będą wspomagać tą skórę w, w, też w regeneracji. Kwasy mogą też nawilżać. Mhm. Kwasy mogą pozbywać się martwego naskórka, który na przykład mocno powstaje w przypadku. W przypadku takich leków na trądzik, naprawdę one mogą pomóc w 80%, ale to te 20% liczy się najbardziej. Okej, okay. i na sam koniec. Kosmetyki z kwasami są polecane dla skóry dojrzałej. O, jak najbardziej, to jest fakt. Mhm. Tak naprawdę, w przypadku skóry dojrzałej, kiedy my chcemy mocno targetować na taką odnowę komórkową, to. Tu hulaj dusza po prostu. Możemy okay. stosować, stosować co chcemy, czy to kwasy glikolowe w wyższych, mniejszych stężeniach itd ale wszystko musi być też dobrane pod, indywidualnie, pod potrzeby naszej skóry, ale skóro dojrzała, nie bój się kwasów, jak najbardziej to jest czas, kiedy możesz stosować je i w wyższych stężeniach. My tu potrzebujemy dać kopa tej skórze, więc tutaj naprawdę wybierajmy spośród nawet kremów na noc. Już powiem szczerze, że bardzo dużo jest fajnych receptur kremów na noc z kwasami, mm -hmm. które może, możemy stosować już nawet nie jako skóra dojrzała, ale w ogóle. Mm -hmm. w takie, robiąc takie mikroeksfoliacje. Mikro, mikro ja bardzo lubię właśnie między innymi tutaj ten krem z marki Gianmarini. Świetny produkt na noc. Czy też po prostu krem na dzień z kwasami. No naprawdę, zero dojrzała, bierz co chcesz. Super. Bardzo się cieszę. Dziękuję Ci, że rozwiałyśmy dużo mitów. Podkreśliłyśmy też kilka faktów. Kosmetyki z kwasami cieszą się ogromną popularności po popularnością. Nic w tym dziwnego, tylko podchodzimy do tego indywidualnie. I z głową. I z głową. Mhm. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.